No wiecie, gdzie idę? Ja w zasadzie też. Słuchajcie, doszły mnie słuchy, że gdzieś tutaj w lesie stoją bardzo fajne samochody, stare, być może nawet klasyki motoryzacji. Muszę to po prostu sprawdzić. Nie wiem, czy coś znajdę tutaj jeszcze, czy nie. Ale warto to sprawdzić. Dobra. Doszliśmy gdzieś. Tutaj mamy jakąś małą szopkę. Szukamy teraz tych zabytkowych samochodów. Póki co nic nie widzę. Dobra, moi drodzy, ja się rozejrzę po tym terenie, jak coś znajdę, to oczywiście wam to pokażę. A teraz żegnam się z wami. Panowie i panie, po kilku minutach docieram na miejsce. Jak widać, wygląda tutaj, jakby to było jakieś... Wygląda tutaj, jakby to były jakieś ogródki działkowe. Wow. Konkretny sprzeciw. Tutaj mamy jakiegoś BMX-a chyba. Stara przyczepka. I zaraz zobaczymy piękne samochody, które pozostały tutaj. A tutaj mamy całkiem fajny rower. Myślę, że szłoby jeszcze na nim pojeździć. Jakaś komórka. Proszę państwa, docieramy. Na samym wejściu najprawdopodobniej Jaguar. Tak sądzę. XJ. Już powoli zżera gordza. Obok kilka rowerów. Jeśli były to ogródki działkowe, to już od dawna nikt z nich nie korzysta. Tak, moi drodzy, to jest Jaguar. Logo widnieje na kierownicy. Automatyczna skrzynia biegu. Nie będę wchodził do środka, bo jest strasznie brudny. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda z przodu. Kurde, by tak przyjechać tutaj z 10 lat wcześniej i go odkupić, można by z niego zrobić naprawdę świetną furę. Ale to nie koniec. Tutaj dalej mamy również jakieś fajne auta. Większość z was już na 100% wie, co to za model. Tutaj mamy garbuska. Jak wygląda w środku? W zasadzie możemy zerknąć. Brak siedzeń. Tutaj już mamy manualną skrzynię biegów.
jakiejś maszyny. Nie wiem, czy nie glebogryzarka. O, z tyłu jest jeszcze jedno auto. Radio wyciągnięte. Zobaczcie, jak roślinność się wdziera do tego samochodu. Świetny widok. Natura odbiera swoje. Zobaczcie, jak cały plac wygląda. Niewielkie cmentarzysko samochodów. Coraz bardziej próchnieje, gnije. Rdza zżera metal. Jeszcze trochę i niewiele zostanie z tych samochodów. Ja raczej jestem tutaj ostatni raz, więc już nic nie zobaczę, jak się rozkładają dalej. Tutaj mamy jakąś szopkę. Kilka opon. Kolejny rower z tyłu. Można w sumie tu oświetlić. O. A co to? Wygląda jak bobsleigh. Dobra. Idziemy dalej. Szklaneczki do piwa. Szkoda bardzo tych klasyków, ale nic na to nie poradzę. Ktoś je po prostu porzucił tutaj i najprawdopodobniej nie opłaca się ich stąd zabierać. I nie wiem, czy w ogóle jest stąd wyjazd. Okolica to w zasadzie sam las. Nie wiem, jak je tutaj przywieźli. Dobra. Tu coś mamy jeszcze. Kolejna altanka. A w niej obraz jakiejś pani. Gdzieś już widziałem ten obraz. Przynajmniej podobny. Rowerek. Tutaj kolejny. Jaguarek piękny. Kurde, szkoda, że go tak rdza zżera. Zobaczcie, nadal ma silnik. Nie zdziwiłbym się, jakby zamieszkały tu wiewiórki. Ale maszyna. Ciekawe, ile miał koni. Dalsza część, będą jeszcze jakieś samochody, czy nie? Ciężko mi powiedzieć. Chyba nie. Tu jest jeszcze jakiś budynek. Zaraz wejdziemy do niego.
i zobaczymy, czy nie ma tam w środku nic ciekawego. Może jest też trochę części samochodowych. Wychodek. Nie myliłem się. Są tutaj, widzę, na wejściu stare radio. To nie wiem, co to. Coś dla konia, ewidentnie. Mamy trochę narzędzi. Ale ogólnie nie ma zbyt wiele ciekawych rzeczy. Dobra. Najwyższa pora zakończyć kolejną wyprawę w Belgii. Dzisiaj już jestem w drugim miejscu. Troszkę zmarzłem. Niespodziewanie spadł śnieg. Dwa dni temu było jeszcze w miarę ciepło, a nagle spadł śnieg i ochłodzenie. Nie przeszkodzi mi to oczywiście w eksploracji, ale o wiele lepiej się spaceruje w słonku. No niestety muszę już opuścić to miejsce, a my widzimy się znów za tydzień w piątek. Trzymajcie się, na razie.